Witam, dzisiaj Wam opowiem, witam, jestem Martin, dzisiaj Wam opowiem o pewnym sporcie. Pewnym sporcie to jest futbol amerykański. Ostatnio się tak sobie siedziałem, prawda? Ja ogólnie jestem osobą, która lubi Boston, prawda? Lubię Boston, więc wszystkie drużyny amerykańskie z Bostonu ja lubię. Hokej, wszystko tak niby fajnie, ale jakoś to mnie nie interesowało. Tak samo futbol amerykański, ja się nigdy jakoś nie interesował, myślałem, że taki żółty sport jest beznadziejny. Ale szkoda, nie obejrzałem. Właśnie obejrzałem jednego meczu i ja sobie myślę, rzeczywiście, to sport jest genialny, prawda? Super, proste zasady i naprawdę można się skręcić. Dlatego Wam dzisiaj próbuję jakoś pójść zasady tego futbolu amerykańskiego i może Was zachęcić do oglądania tego sportu. Teraz nie będziecie oglądać, ale zawsze postaram się, prawda? Zaczynajmy, że najważniejszą zasadą jest to, żeby po prostu w tej grze chodzi o to, żeby zdobyć więcej punktów niż przeciwnik, prawda? Punkty można zdobywać na trzy sposoby. Jest to przyłożenie, czyli znalezienie się z piłką w endzone, czyli polu punktowym przeciwnika. Jest to kopnięcie na bramkę, to touchdown jest warte, czyli przyłożenie jest warte 6 punktów. Jest to kopnięcie na bramkę z akcji, to są 3 punkty. I jest safety, czyli powalenie przeciwnika w swoim własnym polu punktowym, warte 2 punkty. Boisko ma 100 yardów. Podzielone na mniejsze 5 yardów, podzielone na 10-yardowe linie, podzielone 10-liniami ustawionymi co 10 yardów, prawda? I każda drużyna ma swój endzone, czyli pole punktowe, którego broni. Teraz Wam przekażę najważniejszą zasadę futbolu amerykańskiego. Załóżmy, że drużyna, która zaczyna, ponieważ drużyna, która zaczyna, wydobuje piłkę i drużyna, która właśnie dostaje tę piłkę, załóżmy zawodnik z piłką zostaje powalony, załóżmy na 20 yardzie od swojego endzone'a. Wtedy ta drużyna ma 4 próby, 4 próby, najważniejsza zasada 4 prób, ma 4 próby na przejście 10 yardów. Załóżmy, jeśli w pierwszej próbie przejdą 3 yardy, zostanie im 7 yardów. Potem załóżmy, stracą 2 yardy, tak zostanie im 9 yardów. Potem zrobią podanie na 20 yardów, znowu mają 4 próby na przejście 10 yardów i tak dalej, aż dojdą do pola punktowego przeciwnika. Jeśli załóżmy, nie uda się im w 3 próbach przejść 10 yardów, to wtedy mogą albo próbować iść dalej, co się nie opłaca zazwyczaj, ponieważ może to kosztuje stratą. Wtedy jest tak zwany punt. Punt, czyli wykopanie piłki do przeciwnika. Jeśli są bliżej pola punktowego przeciwnika i mają właśnie czwartą próbę, to wtedy mogą właśnie próbować tego zwanego field goala, czyli tego kopu na bramkę wartego 3 punkty. Teraz Wam przedstawię pozycję na boisku. Najważniejsze, są dwie formacje, atakująca, broniąca na boisku. Obie mają po 11 zawodników. Zacznijmy od formacji atakującej. Formacja atakująca składa się tak, z linii ataku, która broni rozgrywającego. W składzie linii ataku wchodzi center. Center, który podaje piłkę do rozgrywającego. Takie podanie zwane jest snapem. Rozgrywający może podać piłkę do running backerów, czyli tych, co biegają z piłką. Kolej piłkę do rąk. Oni starają się przebiec, prawda, z piłką jak największą odległość. Może podawać do wide receiverów, czyli odbierających piłki, biegających tak zwanych, którzy biegają po szerokości boiska całej i otrzymują piłki podaniami długimi. Są też tak zwani tight endzi, którzy mogą wchodzić w formację linii ofensywnej i mogą blokować tak zwanego rozgrywającego, ale też gdzieś mogą przyjmować podania. Formacja defensywna składa się z linii defensywnej, która właśnie stara się obalić rozgrywającego z linebackerów, którzy starają się powstrzymać. Załóżmy linebackerów, czy tych biegających, jeśli przedrzą się przez linię oczywiście defensywną, jak i safety, którzy starają się wide receiverów, czyli tych przyjmujących piłki zatrzymać. Są jeszcze formacje specjalne, załóżmy Panther, który wykopuje piłki, kicker, który kopie na bramkę. Anegdotka, jeden z najlepszych kickerów w lidze NFL, czyli w najważniejszej oczywiście lidze świata jest Sebastian Janikowski, Polak. Mecz składa się z 4 kwart po 15 minut. I jeśli jest remis, to wtedy jest dogrywka 15-minutowa. Ogólnie tutaj zastosowałem zasady oczywiście z ligi NFL, czyli z najważniejszej ligi świata amerykańskiej. No i myślę, że tyle będzie, nie? Tego wszystkiego, co ja powiedziałem, i tak oni nikt nie zrozumiał nic, bo to trochę taki język taki skomplikowany, no ale myślę, że może, znaczy raczej nie, ale może Wam coś tam pojęto w głowie i może jakoś tam się postaracie zainteresować tym sportem. Dziękuję bardzo.